Chciałam przywitać bardzo serdecznie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ja myślę, że my tu będziemy słyszali, a jak nie, to Państwo się przybliżą, albo panowie się przybliżą, nie? Szkoda, nie trzeba mikrofonów. W każdym razie bardzo serdecznie chciałam powitać panów i państwa wszystkich. My tu już się dosyć dobrze może znamy, ale jednakowoż. Pan profesor Jan Pizgorski przyjechał z dosyć daleka, bo aż z Pomorza. A ja tu mam taką wyklejkę tej książki i sobie pozwolę przeczytać, że pan profesor jest profesorem studiów porównawczych na Uniwersytecie Szczecińskim, jest historykiem, eseistą, a bywa też tłumaczem i opowiadania pisuje, owszem. I jest laureatem Nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za całokształt twórczości. A za książkę Wygnańcy, przesiedlenia i uchodźcy w XX-wiecznej Europie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nominację do Nagrody Polityki za najlepszą książkę historyczną roku. Ja myślę sobie, że ta książka jest, nie wiem jak tam będzie, bo ona jest nowiutka teraz, prawda? Nowiutka, ale jest doprawdy warta lektury i zastanowienia się nad tymi pytaniami, które tutaj też nas nurtują, bo żeśmy już rozmawiali, że Pomorze i Śląsk Cieszyński wprawdzie w pewnych aspektach się różnią, ale pewne procesy zachodzą wszędzie tak samo, prawda? Są bardzo podobne. Także bardzo się cieszę, że pan profesor tą drogę wykonał i też poznał Śląsk Cieszyński przy okazji przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, tak? I widzę również pana Rafała Gieremka, który u nas gościł już kilka tygodni temu, ponieważ oglądaliśmy jego najnowszy film, czyli legendę Kastusia Kalinowskiego o powstaniu styczniowym. Pan Rafał Gieremek jest Ślązakiem, ja już teraz nie popełnię tego faux pas. Nie, no, tam nie było żadnego faux pas. No. Jest dziennikarzem, jest publicystą, jest autorem właśnie filmów dokumentalnych. I to będzie taka, ja myślę, że rozmowa pewnie zejdzie na różne tory, ale taka luźna rozmowa o pewnych historycznych, nurtujących nas problemach, może o tak powiem. Także ja panu oddam panu głos, a państwu powiem, że te książki są dzisiaj w o wiele niższych cenach niż zazwyczaj, także jak państwo mają ochotę, to można sobie, może po spotkaniu wtedy, prawda? W niskich cenach. Niskich, tak jest. Tak, panu profesorowi strasznie się spodobał ten plakat z naszej ekspozycji i dlatego on się tutaj pojawił. Z 1903 roku. Malowany farbami, takimi zwykłymi farbami plakatowymi z 1903 roku. I czytające kobiety jak zawsze, nie? Bo w Polsce czytają tylko kobiety, no z małymi wyjątkami, nie? Ale małymi. Tak. Dobra, ja tutaj to odłożę, żeby to było widoczne. Tak. I oddam panu głos. Siadam. Proszę państwa, jeżeli zostaliśmy już przedstawieni, to ja drugi raz nie muszę ani siebie, ani pani profesora przedstawiać. Powiem tylko, że kiedyś tytułem żartu powiedziałem, że jeżeli Wrocław na przykład z Polską Centralną łączy S8, to osoba profesora Piskorskiego, to Szczecin łączy na przykład z Warszawą osoba profesora Piskorskiego, bo ten głos ze Szczecina dociera nie tylko do Warszawy, ale do reszty Polski niezwykle rzadko. Jest. Ja znam i Szczecin, no nie tak dobrze, ale Cieszyn znam w miarę dobrze, bo bywam tutaj od kilkunastu lat. No to jest jakaś wspólnota losu, to znaczy często mówię kolegom z Warszawy, żeby się jadąc tam na południe, na Węgry czy do Chorwacji, zatrzymali się w Cieszynie i są jakby tacy oniemiali, jakie to wspaniałe miasto. No podobnie trochę ze Szczecinem, tam nikt nie dociera, no bo w zasadzie po co? No trzeba by jechać do Świnoujścia, ale też ludzie, którzy jeżdżą tam do Międzyzdrowia, do Świnoujścia, rzadko zatrzymują się w Szczecinie. Za poduszczeniem pana profesora zainteresowałem się losem zachodniopomorskiego, powiedzmy, pomorskiego, tak? Ale dla nas to jest zachodnie Pomorze, rodu Fontadenów, którego ostatni przedstawiciel był niezwykle, mimo że wypędzony, niezwykle życzliwy Polsce, no to on też w swoich wspomnieniach wspomina, że w zasadzie jeździło się do Berlina tylko przez dworzec i nie wjeżdżało się do Szczecina. Tymczasem jest to wspaniałe miasto, pomimo zniszczenia Starego Miasta w 1944-1945 roku. Dzisiaj jest jakieś tak rachitycznie odbudowywane, jakoś tam pamięć się próbuje, my próbujemy jakąś rekonstruować, ale właściwie jaką pamięć, bo tej polskości w Szczecinie w zasadzie jest niewiele przed 1945. I
ten Szczecin w zasadzie nie wiadomo jak pokazać. Ja po 10 latach, bo zawsze jadę w zasadzie po to samo do Szczecina, po wywiad z panem profesorem. Byłem w 2012, a później 2 lata temu, w 2022. No i o nim miałem, jak to miasto nabrało takiego wigoru, jak się rozbudowało, jak wspaniale dzisiaj wygląda. Mało kto o tym wie. Więc o tym Szczecinie i o tych problemach z pamięcią prosiłbym pana profesora o krótkie wprowadzenie, bo tam w zasadzie nawet piastowskości nie ma, bo nie było piastów, prawda? W zasadzie jedynie co taki ruch żywy, który gdzieś tam promieniował na całą Polskę, to był ruch słowiański, który był dosyć aktywny. No ale nawet ten lider dzisiaj już... Słowiańsko-pogański, tak? Słowiańsko-pogański, tak. Więc mamy mamy dwa miasta w zasadzie na krańcach Polski i Cieszyn, i zupełnie różne oczywiście, ale trochę wspólnych elementów tutaj występuje. Proszę opowiedzieć o tych problemach Szczecina z pamięcią. Ale tylko w porównaniu z cieszyńską pamięcią, bo inaczej to się nie da, zwłaszcza tutaj. Więc ja przede wszystkim jednak dwa słowa, tak? Pani dyrektor, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie Rafale, panu dziękuję za pomysł. Bo pomysł wyszedł tutaj, tak? Dawno, dawno temu, szczerze mówiąc, gdzieś w czasie pandemii miało to być przy innej okazji, no ale w końcu się spotkaliśmy. Proszę Państwa, jest jedna zasadnicza, jest trochę podobieństw, jest też trochę różnic. Różnicą podstawową jest to, że Cieszyn ma nadmiar pamięci. Cieszyn rozumiany szeroko jako księstwo cieszyńskie, czy też ziemia cieszyńska, a Szczecinowi brak pamięci, no bo jej nie ma w ogóle, szuka jej. Tutaj są ludzie zasiedziali od zawsze, natomiast no, od średniowiecza, od trzech braci albo od Mieszka I, który tam to był, nie wiem, X wiek, czy XIII, czy XIV, wszystko jedno w tym momencie, od którego mieszka, tak? Natomiast w Szczecinie są wszyscy nowi i mieszkańcy polscy są nowi, i także niektórzy Niemcy, którzy tam są, trochę ich jest, właściwie też są nowi, bo albo się osiedlili po 89 roku z sentymentu bardzo często do Pomorza, albo przybyli tam z innych rejonów Polski, na przykład z Bydgoszczy całkiem sporo i też osiedli w Szczecinie. Znani mi, mam sporo kolegów niemieckich, których ojcowie, dziadkowie byli w niewoli rosyjskiej, radzieckiej w 1945. Nie chcieli wrócić na zachód, bo się bali trochę, co to będzie to NRD, co to będzie ten RFN, strefa zachodnia, i woleli się zatrzymać w Szczecinie. W większości się spolonizowali, nawet bardzo skutecznie, zwłaszcza w trzecim pokoleniu, ale jeden z takich panów, drugie pokolenie, malował mi, no jest taką złotą rączką do wszystkiego, i malował mi mieszkanie i opowiadał mi zupełnie fenomenalną historię. Jego ojciec prosto z niewoli radzieckiej przyjechał do Szczecina. W Szczecinie go nie bardzo chciano, no więc tam wyprawił się na peryferię, żeby nie przeszkadzał. Znakomity księgowy, no więc w PGR-ze go wzięto za księgowego. Znalazł sobie żonę, nie mógł znaleźć żadnej innej, bo ludności na ziemiach zachodnich, kobiet zwłaszcza, bardzo brakowało. Tam był, no jak na Dzikim Zachodzie zawsze, nie? Kto jedzie na Dziki Zachód? Tylko mężczyźni i z rewolwerami. On rewolweru nie miał, znalazł kobietę. Kobieta okazała się Rosjanką, która nie chciała wrócić do siebie. Jakoś jej tam się udało nie wrócić. On się z nią ożenił, no i w szkole był wyzywany raz od bolszewików, raz od ruskich albo bolszewików, albo od Niemców. No więc cięgi brał ze wszystkich stron. No tutaj z kolei, proszę Państwa, jak się chodzi, to tej pamięci jest wszędzie, różnej pamięci. Pamięci polskiej, którą się widzi na każdym murze. No w Polsce jej nie ma zupełnie, nie? Raczej próbujemy gdzieś tam ją złapać, no bo trochę tam przecież Polaków było. Myślę o okresie międzywojennym i przed I wojną światową.
jakaś Polonia była w Szczecinie jednak i próbujemy się tego łapać. Dalej było sporo jednak ludności, która przez zieloną granicę się przedostawała, żeby pracować na roli. Także sporo kościołów na Pomorzu Zachodnim, katolickich, to są właściwie co do jednego polskich robotników rolnych, którzy aż po drugą wojnę, aż po 39 rok nie czuli się źle, proszę Państwa. Jeszcze jest taki znany rozkaz ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy. Już była wielka propaganda antypolska, ale mówił przymykać oko na zielonej granicy, jak Polacy idą, no bo trzeba było robotników, tak, na roli. No my żyjemy trochę teraz w czasie, kiedy oka się nie przymyka, tylko zamyka raczej, nie? Granice, tak? No i myślę, że to by było na początek tyle. Bo nie chcę Państwa uczyć o Cieszynie, bo mi nie wypada. Natomiast jestem zupełnie zafascynowany i coraz więcej różnych paraleli widzę. Pomorsko-cieszyńskich, przy czym na przykład względem Niemców to mi się tu bardziej pojawia Gdańsk, no bo mieliśmy tutaj Niemców, no oni się nie czuli polscy, ale też się nie czuli tak naprawdę niemieccy i nie czuli się do końca austriaccy. W Gdańsku mieliśmy Niemców dużo, którzy się, no właściwie Polski nie kochali w tym ostatnim okresie, myślę. Ale gdybyśmy się trochę wysilili w okresie międzywojennym, to oni by się jednak do nas przekonali. No bo oni mieli tą długą tradycję współżycia z polskością. Nie? Oni chcieli właściwie być w państwie polskim, tylko że nowoczesna historia ich wyprzedziła. To znaczy w nowoczesności wszyscy mieliśmy się podzielić, opowiedzieć za kimś. I Niemiec Gdański, który pisał, że Rzeczpospolita jest dobrą matką, która kocha wszystkie swoje dzieci i wymienia Polaków, Litwinów, Rusinów, Niemców, a nawet Żydów, nie? To po prostu nie pasuje jakoś do 20 czy 21, już chyba jednak tak, mam nadzieję. Natomiast do 20 wieku nie pasowało, a oni wszyscy właściwie w tej Polsce się wychowali, Polskę podziwiali. Jest taki pisarz gdański, teraz myślę, to jest początek wieku XVIII, który pisze, że w odpowiedzi na to, że no, wyście powinni być bardziej niemieccy tutaj, my z wami, z tymi kłótniami niemieckimi nie chcemy mieć nic wspólnego, pisze do braci tam, w cudzysłowie, braci w Niemczech. My wolimy żyć w koronie polskiej, tu się nikt o sprawy religijne nie rozbija, kłótni niemieckich nie znamy, a Gdańsk jest równie piękny jak Wenecja, a praw obywatelskich przestrzega się bardziej niż w Wenecji. No więc to może na tyle, tak? Ja chciałem wrócić do tego uporczywego poszukiwania polskości w Szczecinie, więc anegdotycznie najbardziej zachwyciła mnie ta historia rodziny Lojców, czyli późniejszych Łoziców, którzy to byli bankierami, tak, i jednocześnie agentami Zygmunta Augusta bodajże. No i kiedy zbankrutowali, musieli uciekać do Gdańska i skutecznie uciekli, ale po 45 odbudowano ze swojego starego miasta tylko ich kamienicy. Jakiś ząb tam stanął, który do dzisiaj, reszta to jest taka trochę makieta tego starego miasta. I to mnie zaskoczyło, że nawet komuniści właśnie w taki sposób, no nam się to może wydawać śmieszne już dzisiaj, prawda? Szukali tej polskości. No Gryfici nie byli Polakami, prawda? Nie, w zasadzie te Pomorze ciągle odpadało. Bo jakie my mamy prawa? Mamy prawa takie, że po prostu Polaków jako naród próbowano zniszczyć, prawda? I ułożono po 1945 te granice tak, żeby umożliwić nam swobodny rozwój i Szczecin do tego jest niezbędny. Ale tych historycznych praw jest mało. Gryfici nie byli Polakami. Od Krzywousy przyłączył te Pomorze Zachodnie do Polski, ale ciągle odpadało i ciągle jakoś się stawiało nam, tak? Także nie mamy tych wielkich praw historycznych. To jeszcze paręnaście lat temu byłaby to herezja, ale dzisiaj możemy... No jasne, tylko pytanie, czy prawa historyczne po II wojnie światowej obowiązują, nie? I
Można mówić, że do II wojny światowej jednak była pewna ciągłość. W Cieszynie też, co by nie mówić, nie? W szeroko rozumianym. Mieszkali tu wszyscy razem. Gorzej, lepiej, ale mieszkali. Natomiast II wojna światowa poprzez plan nowego uporządkowania etnografii europejskiej, jak to Hitler nazwał we wrześniu, tak? Czy w sierpniu, czy w wrześniu, przepraszam, 1939 roku, rozbiła wszystko. I chyba od tego momentu o prawach historycznych nie ma już co mówić. Trzeba się trzymać tego, co mamy, to znaczy tego, co stworzyła II wojna światowa. Nie wszyscy są zadowoleni, takich, którzy są niezadowoleni, jest sporo. Cieszyn też bardzo stracił na II wojnie światowej i tym wszystkim, co się wokół tego działo. Natomiast, no bo został podzielony. Natomiast w tej chwili, ponieważ jesteśmy w tej zjednoczonej Europie, ja myślę, że można próbować i Cieszyn ma znakomitą okazję do tego, żeby z tego podzielenia zbudować nowy wzór jakiś, tak? No Szczecin też to próbuje, tylko no właśnie ten Szczecin nie ma tego, co ma Cieszyn. Tak jakby podzielić, tak, dać połowę Cieszyna do Szczecina i odwrotnie, to wtedy by nam było łatwiej chyba w sumie. Dlaczego? No pan wymienił tutaj tych lojców, których to są bankierzy północy, Hanzy tak naprawdę, którzy po wojnie byli zwani Łosicami. No, chyba rzeczywiście jest rodzina słowiańska, ale tego nikt nie wie, bo kto to tam jest w stanie stwierdzić tak naprawdę, nie? W każdym razie pożyczyli Zygmuntowi Augustowi ogromne pieniądze na flotę polską, budowaną przeciw Szwecji. Problem w tym, że Sejm nie chciał oddać długu. I nie oddał długu, wobec czego ten Lloyds musiał uciekać do Gdańska. No, i król polski zapewnił mu bezpieczeństwo, no, ale nie mógł nic przedsięwziąć, żeby właściwie cała szlachta zachodniego Pomorza straciła ogromne pieniądze, bo oni liczyli na to, że no, jak pożyczka królewska, to nie dość, że pewna, to wysokie procenty, no tak jak dzisiaj. A tymczasem polski parlament powiedział, że to była króla zachcianka budowanie floty. No, ale dzięki temu, że nazwano ten ród Łosicami, to przetrwał. Dzisiaj nikt ich już nie nazywa Łosicami, tylko Lojcami prawidłowo. Ale on przetrwał, no bo to byli Słowianie, tak? No i to jest to poszukiwanie zupełnie, no, humorystyczne tak naprawdę. Ale dzięki temu niekiedy coś przetrwało, proszę Państwa. To są ważne rzeczy. Gdyby Zamek Książąt Szczecińskich po wojnie nie został nazwany prawie od razu przez nowych emigrantów, którzy tam napłynęli, polskich, Zamkiem Piastowskim, to nikt by się z tym miastem nie identyfikował. A ponieważ budowano taką myśl, że gryfici pomorscy wywodzą się z Piastów. Nie wiemy, jak było naprawdę, znowuż. Teorie są dwie. Dwie mają takie same prawa. Są z Piastami albo nie są Piastami. No ale to znów piastowskość nie mówi wcale o polskości. Choć dla mnie Piastowie są jednak takim symbolem Polski. I jak ja widzę ostatniego Piasta Cieszyńskiego, który ma na imię Fryderyk Wilhelm, to mnie boli gdzieś serce, czy coś innego, nie wiem, czy głowa, bo to takie pruskie jest strasznie, nie? Żeby chociaż się nazywał jakoś tak z austriacka trochę. No ale najlepiej, żeby... I tutaj, proszę Państwa, mamy fenomen, bo gryfici pomorscy jednak noszą imiona słowiańskie. Niby się nie poczuwają, ale jednak tą wielką Polskę obok odczuwają i się nazywają Bogusławami, Barnimami, no niektórzy Filipami i tak dalej, ale to są imiona ogólnochrześcijańskie, a nie takie. Natomiast tutaj następuje jakaś taka, nie wiem jak to, czy to mentalne było też, tego jeszcze nie wiem,
odejście tej piastowskiej linii od tego piastowskiego myślenia, czyli polskiego myślenia. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Tutaj się dowiedziałem dopiero, że Piastowie, ku mojemu zaskoczeniu, trwali dalej i że to wcale nie był ostatni, tak, Piast, tylko trwali dalej. No szalenie to ciekawe, bo właściwie można by Piasta wybrać znów na króla Polski, bo w Polsce w tym czasie wolne elekcje wołali cały czas, że chcemy Piasta. Przy czym ten Piast znaczył tylko tyle, że chcemy własnego króla, tak? Nie austriackiego przede wszystkim, bo to było najważniejsze, żeby nie mieć w żadnym wypadku Habsburga, bo polska szlachta potwornie się bała Habsburgów. Z powodów, których trudno dzisiaj uwierzyć, bo Habsburgowie byli dla polskiej szlachty za arcykatoliccy. A Polacy, polska szlachta była w tym czasie kalwińska, katolicka, ortodoksyjna i tak dalej, i tak dalej. No i oni z przerażeniem myśleli o Habsburgach, że ich chwyci za szyję i podusi. Dlatego bili się z nimi jak tylko mogli, tak? Myślę, że na tym bym skończył, tak? Żebyśmy może gdzieś przeszli w inne rejony, albo... Ja tylko dokończę. Ten sam pan profesor mówił, że ta odbudowa zamku Książąt Pomorskich przebiegła w takim, bo ja rzeczywiście oglądałem te zdjęcia przedwojenne. To jest bardzo, jakbyście państwo byli w Szczecinie, polecam, no to jest ogromna budowla i odbudowa tego było wielkim wysiłkiem, bo to jest wielkości, nie wiem, Zamku Królewskiego w Warszawie prawie że. I ona tam na dziedzinie, jak się stoi na dziedzińcu, gdzie dorobiono te arkady takie renesansowe, to mamy wrażenie rzeczywiście, że jakbyśmy byli na Wawelu, prawda? I oni tak dorobiono je właśnie, na tym miała ta polegać polonizacja tego obiektu. Ale ja widzę jeszcze jedną na przykład takie podobieństwo między Cieszynem a Szczecinem, to znaczy te sięganie właśnie do tej czy austriackiej, czy pruskiej, ale jednak no, po niemieckiej przeszłości. Zawsze pamiętam, jak objeżdżałem, bo myśmy robili 10 lat temu taki film, wtedy mój pierwszy taki poważny, Miasta z Popiołów, o tym odradzaniu się tych poniemieckich miast i szukaniu tożsamości. No to zawsze mnie widała tam jakaś grupa w tych miastach, ludzi zafascynowanych tą pruską przeszłością, jak negującą tą powojenną polską rzeczywistość. Łatwo to negować, no bo tu mamy piękne kamienice po okresie końca XIX wieku i początkach XX, prawda? W PRL-u budowano bloki prawie że tylko. No, ten okres II RP był krótki, a i tak zdążono nabudować bardzo wiele ciekawych modernistycznych obiektów, ale w Szczecinie to jest wyjątkowe miasto, bo to jest chyba jedno z trzech miast na świecie, które ma ten układ promienisty taki w zasadzie, prawda? I Szczecinianie mówią, że to na wzór Paryża i że my jesteśmy małym Paryżem, no tak jak tutaj jest mały Wiedeń, tak? Tak, właśnie mały, zawsze jest, Paryż północy to Warszawa, Florencja północy to Kraków, żeby było jasne i tak dalej. Lubimy się tak odwoływać do tych wielkich miast. No rzeczywiście, to bardzo przypomina Waszyngton, układ ulic. No ktoś to po prostu podpatrzył w Paryżu, powstały legendy, że Osman, budowniczy Paryża, był w Szczecinie i tak dalej. Ale w ogóle zawsze ta młodzież w latach 90. i jeszcze 2000. była absolutnie zainteresowana historią w ogóle, prawda? No bo w większości to nie interesuje. Była zafascynowana tą niemiecką przeszłością, ją wywyższała ją ponad stan. W Malborku pamiętam, w Elblągu, w Gdańsku. W Gdańsku nawet powstało w pewnym momencie Muzeum Wolnego Miasta, gdzie takim trofeum był poniemiecki hełm z II wojny światowej, jakby taki fetysz tej gdańskości. A tutaj moim zdaniem też się... Na przykład Czesi w ogóle nie wzięli z czeskiego Cieszyna udziału we wmurowaniu tej tablicy ku czci Franciszka Józefa, którą tutaj wmurowano. A u nas Franców Józefów chyba, znaczy aktorów, którzy odgrywają, jest zdaje się, że dwóch, a mogę się mylić, może jest więcej takich etatowych Franców Józefów. Jeden na Facebooku ma nawet profil Franc Józef. I celebruje się tą austriackość, wybiela się tamte czasy, kiedy te traktowanie polskiej ludności nie zawsze było najlepsze, powiedzmy to oględnie, chociaż byli polscy burmistrzowie i tak dalej, i tak dalej.
Z kolei w Szczecinie i w Gdańsku no to jest właśnie ta fascynacja tą pruskością, tymi formami architektonicznymi, które budzą grozę, no bo ten przeskalowany zawsze ratusz, prawda, który tak góruje w tych miasteczkach, no nie należy do najlepszego kanonu gustu architektonicznego. Ale dzisiaj ta młodzież, pamiętam, bo mówię tutaj w kontekście Szczecina, to mówię o portalu sedina.pl, który te wszystkie pamiątki przeszłości wydobywał i okazuje się, że dzisiaj ta młodzież znormalniała, tak? W zasadzie dzisiaj już się waży to i no po prostu tak jest, że w XIX wieku budowano ładniej, a mniej funkcjonalnie, a dzisiaj... Ale... Tam młodzież nazwijmy, bo to rzeczywiście byli młodzi ludzie, oni odegrali w sumie pozytywną rolę, wydobywając elementy niemieckie. Przy okazji oczywiście wydobywano elementy niemieckie, których sami Niemcy by nie chcieli wydobyć. Nie? Bo na przykład pomnika Sediny, takiej dosyć brzydkiej, Sedina to jest po łacinie Szczecin, tak? Takiej dosyć brzydkiej, wielkiej baby, która miała symbolizować wzlot Szczecina za czasów pruskich, tak? I sami Szczecinianie przeciw niej protestowali. Jak był cesarz Wilhelm II, znany z takich buńczucznych przemówień w Szczecinie, no to wielkie protesty były przeciwko temu, przeciwko tej budowie. Mówili, że ta kobieta jest taka brzydka, że nam nie jest potrzebna, bo ona nie symbolizuje nowego świata, tylko ten świat przeszły. Niczym się nie przejmowano. Gorsza, wydobywano nawet postaci arcyhitlerowskie, którym zapominano ich przeszłość. No bo chciano mieć wielkich Niemców, no, żeby móc do czegoś nawiązać. Kiedyś zapytałem się, czy do wielkich należy się też taki Szczecinianin urodzony w Szczecinie, w każdym razie pan, który Generalplan Ost wymyślił, czyli plan generalny wschodni wszystkich przesiedleń w Europie, tak? No, ta fascynacja minęła. Tracono na tym, rzeczywiście na początku tracili na tym jakby pionierzy Szczecina. Ja sam pamiętam, ja w tym czasie nie mieszkałem w Szczecinie, ale pamiętam jak mój ojciec w 1945 roku był jednym z pierwszych mieszkańców Szczecina, założył tam wydawnictwo, pisał przewodniki, no i był taki dystans do tych polskich pionierów. No bo to oni tu polonizowali na siłę, nie? A teraz miało być germanizowanie niejako historii na siłę. Dzisiaj się to bardzo ładnie wyrównało, proszę Państwa. I właściwie, jeśli można powiedzieć prawie, że o modelowej współpracy na pograniczu polsko-niemieckim koło Szczecina, wynika to oczywiście z braku historii. Bo po jednej i po drugiej stronie tak naprawdę są ludzie nowi. Więc tam są Mecklenburgia i Pomorze Przednie, czyli to niemieckie, to jest w połowie ludzie wygnani. Na Pomorzu Polskim prawie wszyscy są wygnani. Im się strasznie łatwo porozumieć. Był taki czas, myślę teraz zaraz po 2004 roku, to zakończyła gdzieś pani Steinbach i potem te kłótnie Steinbach i u nas potem bracia Kaczyńscy, którzy są w jakiś sposób przedłużeniem tej kłótni, tak? Że ta fascynacja Polską, która była ogromna na terenie całej dawnej NRD, nazwijmy to, oni dosłownie podziwiali, jak się Polska rozwija i tak dalej, to potem zaczęło pikować poprzez pierw rozmowy, które zaczęła Steinbach, potem to przedłużenie. Właściwie nie braci, ale oni tak mówią, właściwie Jarosława, który no nie rozumie kompletnie współczesnego świata, bym powiedział, i tym bardziej nie rozumie, czemu ma rozumieć Niemców, nie? Ale to się naprawdę tam znakomicie uzupełnia, natomiast Szczecin ma swoje problemy ogromne, dlatego że Szczecin żył zawsze w cieniu Berlina. Jest bardzo blisko do Berlina.
I ludzie ze Szczecina uciekali do Berlina. Teraz nie jest tak łatwo uciekać do Berlina, bo to jest inne narody żyją, nie? Więc inny język i tak dalej. Niemniej w Szczecinie jest, proszę Państwa, wszystko dwa razy droższe niż tutaj, no bo jest granica. Niemcy jednak trochę lepiej zarabiają, więc polscy kupcy podwyższają ceny pod niemieckie ceny, a jednocześnie Szczecinianie zarabiają trochę mniej niż na przykład w Warszawie czy w Poznaniu, wobec czego ich siła nabywcza jest troszeczkę mniejsza. Wywołuje to pewne niesnaski, ale Niemcy jako tacy są mile witani, no bo przyczyniają się do bogactwa miasta. 50% ludzi w filharmonii podobno czasami to są właśnie Niemcy, tylko tam nie trzeba języka, nie? Natomiast moim zdaniem Szczecin powinien o wiele więcej zrobić na to, żeby skłonić ludzi do poznawania tej polskiej historii, polsko-niemieckiej historii w Szczecinie, ciekawej polskiej historii, bo Polska ma historię absolutnie fenomenalną. Może tylko Śląsk Cieszyński ma ciekawszą. I poprzez adresowanie do ludności Pomorza Przedniego i Mecklenburgii specjalnych imprez, tego się robi za mało, moim zdaniem. Kółko na tych imprezach pojawiają się ci sami ludzie, najczęściej znający albo polski, bo tych Niemców, którzy na granicy uczą się polski, proszę Państwa, dzisiaj jest sporo. Dlaczego? To jest proste. Polak głównym turystą w tych okolicach jest mieszczanin ze Szczecina, no więc jak jeździ, to idzie do restauracji i tak dalej, no kto kupuje? Tam są przede wszystkim Polacy, więc trzeba się uczyć polskiego, nie? Może się to z czasem wyrówna, zobaczymy, na razie trudno o tym mówić, bo Szczecin nie może znaleźć tak ciągle swojego miejsca. Z jednej strony to chyba jedyna wielka metropolia polska, która jest jednocześnie polska i niemiecka, bo właściwie dla całego zaplecza niemieckiego też. A z drugiej strony nie widzi takiej, nie ma tej umiejętności kulturalnej przyciągania nie tylko kupców, bo tych jest łatwo. Kupujących, przepraszam. Tylko właśnie tych ludzi, którzy by przyszli do Szczecina się czegoś douczyć. Tego mamy zdecydowanie za mało. Szczecin dzisiaj nie jest jakby tutaj probierzem, ani miejscem, które jest destynacją uchodźców, migrantów, prawda? Bo mogło tak być wcześniej. Natomiast pan profesor sporo czasu poświęcił opisywaniu przesiedleń, migracji. No sama książka Wygnańcy o tym świadczy, prawda? Która jest... Bardzo polecam Państwu, bo to jest przepyszna lektura ze względu na pewien talent pisarski pana profesora. I tam jest moja ulubiona anegdota o Marcelu Reichu-Ranickim, który przebywał w Niemczech w 1937 czy 1938 roku, prawda? Kiedy Hitler wyrzucał polskich Żydów do Polski. No i zabierała go policja, on zdążył jeszcze, był zafascynowany niemiecką kulturą, zdążył sąsiadowi wetknąć zaproszenia na jakąś tam imprezę, na jakiś koncert czy przedstawienie w drzwi, prawda? I po wojnie mówił, że w sumie nie żałuje, bo to było takie sobie przedstawienie. Więc to tytułem anegdoty, ale te wszystkie, pan profesor podjął pewną próbę jakby porównania i opowiedzenia naraz o tych przesiedleniach, które miały miejsce po II wojnie światowej, no to robi rzeczywiście wrażenie, bo my jesteśmy skoncentrowani na własnym nieszczęściu. Ja sam zrobiłem niedługi film o akcji Saibusz, czyli wysiedleniu górali żywieckich do Kongresówki, którzy mieli zrobić miejsce przybyszom tam z Ukrainy, z Besarabii, którzy wcale takimi niemieckimi chłopami nie byli. W jakim momencie my teraz jesteśmy, prawda? Ponieważ gdzieś w 2015 rozpoczęła się wielka wędrówka, którą w jakiś sposób, no wcześniej oczywiście Europa próbowała się odpychać, bronić w jakiś sposób, między innymi finansując Kaddafiego, który blokował te marsze
czarnych Afrykanów na Europę, a w tej chwili no, jesteśmy nawet w Niemczech, już się kończy z polityką Willkommen Kultur. Dania wprowadziła bardzo, i Szwecja, bardzo ostre przepisy antyimigranckie. W tej chwili jeszcze dołączyła Holandia, która była zawsze takim krajem. To jest wiadomość z ostatnich dni. Czyli kończy się, prawda, ta w tej chwili, dzisiaj minister Kierwiński nawet powiedział, że nie widział film Zielone Granice, ale nie klaskał. Także już nawet już PO nie ma serca dla imigrantów i wzmacnia granice. W jakim momencie teraz? Wygnańców napisałem, proszę Państwa, w 2010 roku i rozdział końcowy, nie zakończenie, tylko rozdział końcowy mówi wyraźnie o tym, że stoimy u progu wielkich migracji. To było jasne, bo to one się nie zaczęły w 15 roku. W 15 to ruszyła nawała. To się zaczęło bardzo wyraźnie gdzieś w 7-8 roku, także dlatego, że w ramach zafascynowania światem, a z drugiej strony zamknięcia się na świat, zaraz wyjaśnię, kraje zachodnie przestały pomagać na miejscu uchodźcom. Poproszę, jak się, proszę Państwa, patrzy między rokiem 2007 a 2015, to tak spada pomoc Zachodu dla Afryki. Wynik jest jasny. Biznesmen, ciekawy biznesmen, możemy różne rzeczy mówić. Kulczyk mówił, jak my nie pójdziemy do Afryki, jak my im nie pomożemy, to Afryka przyjdzie do nas. No i mamy Afrykę u nas. Ja opowiadam w swojej książce o europejskich migracjach w XX wieku, bo tu się, proszę Państwa, wszystko gotowało po prostu. To jest nieprawdopodobne. Śląsk Cieszyński, zwłaszcza ta polska część, ale i przecież Zaolzie jest tego przykładem też. Byli tu Niemcy, Żydzi, Polacy, Węgrzy i tak dalej, i to się wszystko w myśl prawie, że myśli Hitlera uporządkowało etnicznie, chociaż nikt tego nie chciał. Ci ludzie nie żyli tutaj ze sobą wcale w wielkiej zgodzie. To jest nieprawda, jak się mówi, bo zawsze różne etnosy się ze sobą sprzeczają. W polskim, bo polski to jest przede wszystkim jednak w tym Lwowie, Ukraińcy mówili, że nie ma Polaków, Polacy mówili, że nie ma Ukraińców. I to tak naprawdę właściwie było, bo można było żyć w swoich gettach i nie widzieć się. Żeniono się między sobą, chodzono do tych samych szkół, do tych samych klas i dopiero jak się chwytano za noże, to wtedy rozumiano, że są też inni. Ja znałem sporo ludzi ze Lwowa, którzy mówili, że nigdy w życiu nie widzieli Ukraińca we Lwowie, ale ich tam było bardzo dużo, proszę Państwa, nie? Tutaj też, tu w Cieszynie to o wiele łatwiej rozumieć, bo tu byli i Niemcy, i teraz kim byli ci Niemcy, no to jest wielki spór. Dopiero co czytałem znakomity wywiad pani Ireny French dla Rozmów o Śląsku, gdzie ona próbuje tych Niemców usadowić. No to są wszechniemcy, tak? Niemcy, którzy właściwie nigdy nie byli w Niemczech. No bo to jest podobna sytuacja jak z gdańskimi Niemcami trochę. Tyle, że gdańscy Niemcy chcą być Polakami i nie chcą z Niemcami mieć nic wspólnego z państwem niemieckim. A ci tutaj raczej chcą mieć z państwem niemieckim i raczej nawet na początku fascynują się Hitlerem. Na Pomorzu też jest takich sporo. Częściowo dlatego, że myśleli, że Hitler niesie niemiecki nowy ład, tak? Co to jest ład jakiś? Gdzie się łady wprowadza? Ale w tym czasie cała Europa wprowadzała nowe łady, proszę Państwa. Stany Zjednoczone tak, też. Prezydent Roosevelt chciał wprowadzić
czy też nawet wprowadził New Deal, czyli Nowy Ład, tak? Amerykański, tylko że tam na szczęście była demokracja i kongres przycinał ten ład. Bo wcale nie wiadomo, jakby się to skończyło. No bo tam chodziło o to, żeby ograniczyć prawa obywatelskie i w wyniku ograniczania praw obywatelskich przyspieszyć ekonomię. Przecież, no, wszystkie takie próby się kończą najczęściej źle. Nie mówię, że co do joty, ale w większości mamy czy to Mussoliniego, czy inne. W Ameryce kongres tak to obcinał, że z tego ekonomicznego Nowego Ładu powstał zupełnie mądry sposób ekonomiczny. Natomiast no, hitlerowski Nowy Ład, który miał bardzo dużo wspólnego na początku z amerykańskim Nowym Ładem, chodziło o odbudowanie ekonomii, bo przecież to jest dramat, który się dział w Europie po 29 roku, po kryzysie. W Polsce też. No i strasznie wierzono, że Hitler odbuduje ten. Tylko, że niestety nie było tych, którzy go przycięli i którzy w pewnym momencie Hitlera by wyrzucili, bo Hitler chwycił za pyski i jak wiemy, już wyborów nie było. A potem Niemcy, no nie oszukujmy się, Hitlerem się zachwycili. Choć jeszcze w 1939 roku, są proszę Państwa bardzo ciekawe badania na ten temat, francuski mediewista je robi. Nie przypadkiem mediewista, bo średniowiecznik ma mało źródeł, więc szuka tych ukrytych źródeł. I proszę Państwa, 1 września 1939 roku Hitler wyszedł, żeby odebrać manifestację mieszkańców Berlina, po napad na Polskę. Okazało się, że nikogo nie ma. Nikt nie przyszedł na tę manifestację. Zbojkotowano ją kompletnie, nie? Ale potem, jak Hitler podbijał kolejne kraje, jak Niemcy mogli nakraść, ile się dało, bo to świetnie Miłosz pisze, że właściwie cała II wojna światowa to jest po prostu kradzież w całej Europie, nie? No to się oni zaczęli cieszyć, a jak już pokonał Hitler Francję, to nawet zwolennik demokracji Fryderyk Meinecke, Friedrich Meinecke napisał, no, że temu to się udało geniuszowi, tak? Oczywiście on nie popierał Hitlera. Zwłaszcza, że to jeszcze było ten 41 rok, to on myślał, że może to się nie tak źle skończy. No ale jak się skończyło, to wiemy, bo to już była samonapędzająca się maszyna. My czasami narzekamy na demokrację, że, no, że za dużo gadamy, że powstrzymujemy, że prawa są takie, a nie inne, ale proszę Państwa, to jest właśnie to przycinanie demokratyczne, to jest najważniejsza rzecz, bo w ten sposób znajdujemy kompromisy. A teraz do drugiej części tego, czyli proszę Państwa, w ostatnim rozdziale przechodzę do tego, że Europa będzie miała ogromne kłopoty. Nie wiedziałem, że będą to tak szybko i takie wielkie. W 14 roku dwaj generałowie amerykańscy mówili mi, że były próby prowadzone obrony atomowej przed migrantami. No bo już widziano, że się źle dzieje, tak? No i jak powstrzymać taką falę? No bo przecież nie ulega wątpliwości, proszę Państwa, jak wszystkich wpuścimy, to zatuniemy razem. Nie ma takiej możliwości, żeby wpuścić wszystkich naraz, dlatego że w samej Nigerii bodajże mieszka więcej ludzi, 1/4 Europy. Afryka się rozrosła w tym czasie. My tych ludzi strasznie potrzebujemy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości i świat będzie się globalizował, czy my chcemy, czy nie chcemy. Ale jednocześnie powinniśmy to robić kompletnie inaczej. Tworzyć strumienie napływające, tak żebyśmy mogli tych ludzi tutaj integrować. Te integracje się nie udały wszędzie. Holandia jest takim przykładem, ale Holandia jest bardzo złym przykładem. Ja to kiedyś pisałem w Rzeczpospolitej, że my się powołujemy na Holandię jako przykład pozytywny, ale Holandia nigdy nie była pozytywnym przykładem, dlatego że Holendrzy bardzo na ludy kolonialne patrzyli z góry. Oni właściwie nigdy nie identyfikowali się. Hiszpanie, jak podbili Amerykę Południową,
to identyfikacja z Indianami była duża. To samo na Filipinach. W Indonezji, no właściwie jedna trzecia bodajże budżetu Holandii przez 50 lat brała się z Jawy, z wyzysku Jawy. Ale Holendrzy o tym do dzisiaj nie chcą wiedzieć, bo ich to nie obchodzi, co tam gdzieś tam te narody takie. Oni ściągali tych ludzi, bo nie mogli na gruncie konstytucji odmówić. Zresztą kuchnia dzięki temu holenderska jest lepsza zdecydowanie, bo była okropna. Ale jednocześnie Holandia nie może być wzorem dla nas. Musi, nie wiem kto może być wzorem. Ja myślę, że takie wolne strumienie napływające do Europy, musimy się na nie otworzyć, chciał, nie chciał. Musimy tym ludziom zapewnić pracę i nie możemy, proszę Państwa, wierzyć w to, co wierzyli Niemcy strasznie naiwnie, że taki robotnik przyjedzie z Bangladeszu do Polski. Polska jest bardzo bogatym krajem porównawczo, pamiętajmy o tym jednak, nie? Bo my tego nie czujemy. Ale pojedźcie Państwo do Indii, do Bangladeszu i zrozumiemy to zaraz. Wszystkie kebaby w Polsce są własnością arabską, ale pracują w nich Bangladeszanie, czyli Bengalowie, tak? Zapytajcie Państwo kogokolwiek, czy on wróci do... Żaden nie wróci. Nikt mi nie powiedział, że wróci. Powiedzieli, że będą uciekać gdziekolwiek, byle nie wrócić z powrotem do siebie. Więc jedyne, co nam pozostaje, to to, żeby tych ludzi integrować. I co więcej, oni są nam straszliwie potrzebni, bo inaczej nasza ekonomia też się zatrzyma. A jak to zrobić, proszę Państwa, żeby to przebiegło dobrze, to ja niestety nie jestem tak genialny, jak wielu moich kolegów, którzy uważają, że potrafi profesor wymyślić metody integracji. To jest za trudne. Dobrze, ale są kraje, które dosyć dobrze sobie z tym radzą. To znaczy na przykład Kanada i Australia, bo oni przyjęły jednak tą kwalifikację zawodową. Czyli oni mogą powiedzieć, potrzebujemy piekarza, potrzebujemy elektryka i tak dalej. W zasadzie Australijczycy mówią ty, a wy jedziecie do domu, prawda? Nie chcemy. Są też te gradacje religijne i etniczne, które w Europie byłyby uznane za rasistowskie. To znaczy mówi się, że Afgańczycy, na przykład Australijczycy mówią, w wyjątkowych przypadkach tylko przyjmiemy, prawda? Bo ludzi, którzy są potencjalnymi talibami albo bardzo są potencjalnymi ekstremistami islamskimi, ponieważ nie ma umiarkowanego islamu, to jest problem. Jeżeli ci ludzie przyjeżdżają we Francji, byli bardzo na przykład wdzięczni Francji, to Brigitte Bardot to opisuje, prawda? Bo ona została uznana za rasistkę już oficjalnie, więc już w tym momencie może wszystko, no to po jakimś czasie ich dzieci się wychowują na świeckich Francuzów, oczywiście czasami chodzą do meczetu, ale nie są to radykałowie. Pojawiają się ci radykalni imamowie, którzy mówią tym, szantażują rodziców, wy możecie sobie żyć jak chcecie, ale dzieci są już nasze. Więc państwo ma prawo tutaj ingerować. Dość dobrze sobie radzi Dania, gdzie po prostu bo w Niemczech to się nikt nie interesuje, czy ktoś się integruje, czy nie. Tam na przykład z tego urzędu pracy przychodzą ludzie, dzwonią, czy już mówisz po duńsku, prawda? Bo ja tam mam znajomych Polaków, którzy tam wyemigrowali i są pod wrażeniem, są już naprawdę mówią świetnie po duńsku. Więc natomiast to, co mówił Kulczyk, bo to rzeczywiście było bardzo ciekawe, on wszedł do Nigerii wedle tych prognoz na 2000, w 2100 roku 700 milionów ludzi będzie mieszkało w samej Nigerii, czyli więcej niż dzisiaj, czyli prawie tyle, ile dzisiaj w Unii Europejskiej. No to są porażające liczby i my sobie z tym w pewnym momencie nie damy rady. Więc pytanie jest, jak to zrobić? Stany sobie też tym nie radzą, nie radzą sobie z Latynoameryką, prawda? Która sforsowała już te wszystkie możliwe mury. Mur powstaje na granicy niemiecko-amerykańskiej, ale są nowe kanały przerzutu. Więc cały czas tutaj wszyscy humaniści oczywiście mówią o człowieczeństwie i to się bardzo łatwo mówi, ale jak to zrobić? No prawdopodobnie jednak trzeba będzie inwestować tam, to znaczy zakładać kampusy uniwersyteckie,
lokować produkcję w Afryce, mówię o tym. Ja sam zwiedziłem Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie poznałem tych młodych czarnych Afrykanów i oni są odbiegają od tego stereotypu Afrykańczyka, którego my znamy. Na przykład tam są ludzie, którzy biegle mówią w 6-7 językach, no bo to jest konieczność funkcjonowania w tym środowisku, które było poplemienne. Ale może oddam głos panu profesorowi. Mamy tutaj, proszę państwa, kilka szalenie ważnych, ciekawych problemów. Zapisałem sobie, bo tak, chrześcijanie, Polacy wołali też, przyjmujmy chrześcijan. Nie przyjęliśmy tak naprawdę żadnych. W Syrii, w Samarz, chrześcijan było dużo. Chrześcijanie z Bliskiego Wschodu przybywają do Europy i wcale nie czują się tu najlepiej, bo są wychowywani w środowisku określonym. I ten chrześcijanin, znamy to ze Szwecji świetnie, no, wobec kobiet zachowuje się tak samo jak muzułmanin. Więc tutaj nie jest to takie proste, że religia. I głównym problemem Europy jest co innego. Zderzenie coraz bardziej ateistycznej, nazwijmy to po imieniu, Europy z ludami, które przybywają skąd inąd i są przekonane, że Bóg jest ważniejszy od narodowości i tak dalej. Czyli one mówią to, co większość moich ciotek 100 lat temu by bezdyskusyjnie też powiedziała. Nie Niemiec jest ważny, tylko czy on jest katolik. Jak to by jest niemiecki katolik, to się ta ciotka by identyfikowała z nim. Natomiast jeśli to był luteranin, to trzeba się za niego modlić. Pisała to zresztą jedna z moich ciotek z Wilna, która została po wojnie przeniesiona wraz z zakonem do Siemianowic Śląskich, no bo luteranin to dla nich było to samo. Więc na bazie religii nie zbudujemy niczego, dlatego że migranci z Azji, Afryki, tam nie ma ludzi niewierzących, to jest cały problem. Na uniwersytecie w Kalkucie poznałem takich ludzi, którzy powiedzmy byli wątpiący. Natomiast nie znałem zupełnie ludzi ateistów, tak? I teraz oni przybywają do tej Europy i nagle widzą społeczeństwo potwornie bogate, ale niczym ich nie przyciąga. Bo taki Hindus, czy też Indus, zależnie tam, jak my na to spojrzymy, nawet muzułmanin z Syrii, Kurd, on z przyjemnością, proszę państwa, bardzo często przyjmie chrześcijaństwo, nie? Przejdzie na katolicyzm na przykład w Polsce. No ale tymczasem wszyscy zaczynają być antykatoliccy w Polsce. No więc w jaki sposób? Czemu przejść i jak, nie? Będzie się klasa śmiała. Jeszcze niedawno klasa była katolicka. A w tej chwili większość dzieci zaczyna być niechrzczonych. I jedynym dzieckiem, jakie będzie ochrzczone, to będzie dziecko mojego syryjskiego kolegi, tak? I to zaczyna być ogromny problem. Więc problemem Europy jest, proszę państwa, to, że ona przyciąga materialnie, natomiast nazwijmy to w ten sposób wzniośle, duchowo nie stwarza możliwości integracji, inaczej niż Kanada. Ale ja bym Kanady, i to jest właśnie tutaj, ja Kanadę dobrze znam. Byłem w niej często, zwłaszcza Toronto i Edmonton. I no jednak spójrzmy, jak ta Kanada bardzo długo strasznie traktowała Indian. W Toronto jeszcze spotkamy Indian, nazwijmy to, normalnych, czyli takich, którzy się zintegrowali w tym zachodnim społeczeństwie. Natomiast w Edmonton wszyscy Indianie siedzą nad rzeką, i to nie jest stereotyp, siedzą nad tymi pięknymi rzekami, piją, patrzą gdzieś w dal i tęsknią za światem bizonów. Proszę państwa, to jest 5 pokoleń tylko. Oni
zostali wyrzuceni, stworzono im możliwości teraz niesamowite, daje im się za darmo domy, prawo do studiów, ale oni i tak siedzą nad tą rzeką i marzą o bizonach, bo mój Boże, nie da się z człowieka tak nagle zrobić innego człowieka, tak? Więc to też nie jest takie proste. Kanada rzeczywiście reguluje zawodowo, przyjmuje takich trochę, to samo narodowo. Ale czy Kanada się udała, to się okaże za 1000 lat. Bo nie można ocenić tego w ciągu 30 lat. Ja tego nie jestem wcale pewien. Kanadyjczycy bardzo próbują, ale to wszystko w pewnym momencie może stać się kotłem. Nie chciałbym, ale Stany Zjednoczone są tego przypadkiem. Przykładem, że tamta integracja nie wychodzi, mimo to, że Stany Zjednoczone w stosunku do Europy mają na pewno wielką przewagę. Mit amerykański. My nie mamy mitu, proszę Państwa. Co z tego, że Europa na byku wjeżdża gdzieś? Ale co ta Europa daje ludziom? A Stany Zjednoczone dają jakiś taki mit, że jak weźmiesz się za robotę, to będzie ci dobrze. Tutaj nic nie dajemy. I bez mitu sobie nie poradzimy. My chcemy demitologizować naszą przeszłość, ale proszę Państwa, przeszłość to jest jedna rzecz, to jest dla historyka, a mity są czym innym. Mity są potrzebne narodom, kontynentom i trzeba je tworzyć po prostu i nie ma wyjścia. I takie oczekuję między innymi, że mity będą tworzyć filmowcy też. I tutaj inna rzecz od razu. Proszę Państwa, nie bałbym się demografii, bo to są mity znów kolejne, że będzie 700 milionów Nigeryjczyków. Przybywa, ale to się, proszę Państwa, w pewnym momencie zamyka dobrobytu. W Chinach mamy chyba pierwszy czy drugi rok, kiedy ludność zaczyna spadać. Chińczycy wręcz mówią, że trzeba dopłacać do dzieci o programach jakichś, bo brakuje im ludzi. Z ich punktu widzenia naturalnie, nie? W Indiach, która rodzina wyskoczy dużo, a proszę Państwa, indyjska klasa średnia to jest mniej więcej 300 milionów. 300 milionów. Nikt nie chce mieć więcej dzieci jak dwójkę. No a dwójkę to jest trochę za mało, żeby mieć reprodukcję, nie? Bo w sensie demograficznym trzeba mieć mniej więcej 2,3, 2,4, żeby społeczeństwo miało tą samą, tak? Dlatego, że niektóre z naszych dzieci są chore, inne umierają i tak dalej, i tak dalej. No więc społeczeństwa Indii, Chin zaczną iść w dół. Nie mamy tego jeszcze przykładu w Afryce. Ale to się niebawem też stanie, proszę Państwa. I to, jeśli tam zainwestujemy trochę, im się polepszy, to niewątpliwie ta szybkość demograficznego przyrostu znana wszystkim migrantom. Wszystkim. Bo jak Polak, proszę Państwa, przeprowadził się do Brazylii w XIX wieku, czy Niemiec, to w pierwszym pokoleniu miał 12, 13 dzieci, w drugim pokoleniu koło 8, w trzecim 3-4, w czwartym brakowało już. Nie? No to jest po prostu zwyczajne i normalne. I gorąco bym tu apelował do kolegi Geremka, żeby może ta nie była taka jego intencja, ale mi się wydaje, że ludzie tacy jak pani Agnieszka Holland, którzy pokazują potrzebę człowieczeństwa, są potwornie ważni. I ona nie może mówić tym samym głosem, jakim mówi Tusk czy Kaczyński. To są zupełnie inne sprawy. Dawniej tą rolę pełnił Kościół. Ten Kościół nie pełni w Polsce tej roli. W Europie w ogóle nie pełni, ale w Polsce szczególnie. Dawniej by powiedział jakiś arcybiskup, że nie można kobiety w ciąży wyrzucić za płot i spowodować, że ona urodzi w śniegu dziecko. A takie przypadki znamy. Dawniej by powiedział, że to jest grzech, niezależnie od tego, kto to robi.
My tego nie robimy po prostu i ktoś musi to robić. I takie Agnieszki Holland są szalenie potrzebne i proszę Państwa, w tej chwili w sądzie w Sokółkach, myślę, w Sokółce, przepraszam, wniesiono prokuratorskie oskarżenie wobec paru pomocników takich pogranicznych, którzy za to, że dostarczali rodzinie z małymi dziećmi jedzenie i za to chcą ich ukarać. I proszę Państwa, jeśli sąd wyda wyrok skazujący, to znaczy, że jest koniec świata z naszego punktu widzenia. My musimy pomagać, a Straż Graniczna niech sobie robi co innego, ale nie mogą zabronić. Na szczęście w czasie II wojny światowej też byli różni ludzie, którzy nas przeprowadzali przez różne granice. Ja to zawsze chwalę. Trzeba takich i trzeba takich. I tu musi się wykuwać coś takiego jak kompromis między tym, a w żadnym wypadku nie można dopuścić do nagonki na ludzi prawych, tak? Ja w artykule, chyba w Gazecie Wyborczej, porównałem Agnieszkę Holland do brytyjskiego filozofa, matematyka, który w czasie, kiedy Europa zgłupiała, oszalała, wyrzucała masowo wszystkich, potrafił wołać: tak nie wolno. Jego Brytyjczycy wsadzili do więzienia na parę dni. On nic nie stracił na tym, że siedział w tym brytyjskim więzieniu. Zyskał tylko. Oczywiście ogromna większość Brytyjczyków była przeciwna temu, co twierdził Bertrand Russell. Ale muszą być i tacy, i tacy. Skoro nie robią tego dzisiaj księża, no to musi być kto inny. A dzisiaj Dzieciątko Jezus z Matką Boską i Świętym Józefem, jakby trafiło na Straż Graniczną i by powiedzieli, że anioł im kazał uciekać, no to by wypchano ich z powrotem, nie? I proszę, Przepraszam, tak nie jeśli, można. Jeśli mogę wyjść z sali. Jeśli chodzi o Bertranda Russella, to jest jego zarzuty okazały się fałszywe, te, które formułował wobec armii. On nawoływał do pacyfizmu w momencie wojny z Niemcami, prawda? Kiedy nie można było, że tak powiem, gołębkiem pokoju pokonać armię Kaisera Wilhelma II. Jeśli chodzi o tą granicę, no ten spór zinstrumentalizowano. Oczywiście, jeżeli nie można tam wyrzucić ciężarnej kobiety, tylko że to były dosyć takie za kordon z powrotem, tylko to były wyjątkowe przypadki i pisała o tym między innymi Małgorzata Tomczak, jedna z tych kobiet, które pomagały na granicy i opowiadała o tym, jak w liberalnej prasie była cenzurowana i dopiero teraz w końcu Szczygieł czy któryś z tych redaktorów w Wolnej Sobocie, czy w dodatku do Gazety Wyborczej, puścił ten tekst, bo wiedział, że on wtedy pójdzie w prawicowej prasie, prawda? Że na przykład, że 90 parę procent tych uchodźców to są jednak rośli mężczyźni, którzy mają kilka tysięcy dolarów na to, żeby przedostać się do Europy. I wiemy też o tym, że niestety to był element wojny hybrydowej Rosji, Putina, tak? Że tam w tej chwili mamy apogeum tego natarcia na granicę i tutaj rząd PO-PSL i Trzeciej Drogi robi to samo, co robił rząd PiS. To są nierozstrzygalne sprawy, ja się z tym zgadzam, prawda? Bo jeżeli uznamy, że ci ludzie to... Jest taka scena w tym filmie Zielone Granice, kiedy ci celnicy mówią, to nie ludzie, to pociski, prawda? Nawet jeżeli ich uznamy jako element wojny hybrydowej, to stoimy bezradni wobec tej kobiety z dziećmi. Ja się z tym zgadzam. Natomiast w jakiś tam sposób musimy wypracować pewnie te
te metody pomocy ludziom na Bliskim Wschodzie zwłaszcza. I w tej chwili ta wojna w Gazie to jest absolutna tragedia, bo Izraelczycy chcą. Tam się dokonuje ludobójstwo regularne i oni chcą, żeby po prostu zachęcają Palestyńczyków w ogóle do emigracji w tej chwili. Ten Ben-Gwir z tej żydowskiej siły, z tej ekstremistycznej partii, która tworzy rząd, mówi wprost, że będziemy do każdego Palestyńczyka wyjeżdżającego dopłacać. I znowu będziemy mieli kolejne zamieszanie i falę uchodźców. To jest sprawa jakby tutaj, wydaje mi się, nierozwiązywalna. I no nie wiem, jak pan profesor chciał to jeszcze skomentować, bo wszedłem w zdanie. Po pierwsze, Russell to nie tak. Russell wojnę w zasadzie milczał. Natomiast po wojnie, kiedy Niemców wysiedlano masowo z Europy Wschodniej, naszej części powiedzmy środkowo-wschodniej i wschodniej, do strefy brytyjskiej, w której Anglicy sobie kompletnie nie radzili. Tam panował straszny głód, dosłownie straszny. I Russell zadał pytanie, czy zagazowanie? Pytanie straszne, ale w efekcie, proszę Państwa, bardzo bliskie. Czy zagazowanie matki z dzieckiem i zagłodzenie jest tym samym, czy nie? Historyk się przeciwko temu zbuntuje, bo powie, trzeba brać, pytać o cel. Niemcy mieli cel jasny. Do komory się szło, żeby zabić. Anglicy nie chcieli nikogo zabić, po prostu nie mieli jedzenia. Ale Russell jednocześnie zaapelował do Brytyjczyków, dajmy jaką część swoich kartek na to, żeby tych Niemców, przynajmniej te matki z dziećmi, które z Europy Wschodniej napływają, wspomóc żywnościowo. Odpowiedź była brutalna. Nikt nie dał kartki swojej oczywiście. Każdy myślał o sobie. Kto myślał o Niemcach w 1945? Ale muszą być tacy ludzie, którzy myślą inaczej. I dawniej w normalnym europejskim społeczeństwie rolę taką, proszę Państwa, spełniał ksiądz moralista, ale dzisiaj nie mamy księży moralistów, bo księża mówią niestety dziwne rzeczy. I jasne, że pewnie są też inni, ale ja mówię o pewnej hierarchii wartości i także hierarchii kościelnej, która mówi inne rzeczy, a papież ma prawo mówić co innego i polityk europejski ma prawo mówić co innego. Proszę Państwa, to jest stary problem. W XVII wieku cała Europa dyskutowała, czy żołnierz ma prawo zabić w jakiejś niesprawiedliwej wojnie, nie? No i dyskutowano, aż doszli Holendrzy zresztą do wniosku, że każdy ma obowiązek w ostatnim momencie zapytać, jeśli nie musi strzelać, bo wiadomo, na froncie to albo jeden zabije drugiego, albo nie. Nie mamy wyboru. Natomiast czy strzelić do jeńca, czy do kogo innego, czy mam wątpliwości, no to odpowiedź padła bardzo, moim zdaniem, ładna. Jak nie masz odpowiedzi, zapytaj dekalogu, a tam stoi, nie zabijaj. I proszę Państwa, znów mamy tą odpowiedź. Oczywiście zabijano, ale przecież dekalog nie jest po to, żeby słuchać go dosłownie we wszystkim. Oczywiście świat byłby idealny, ale raju nie ma na ziemi, tylko jest odnośnikiem. Mamy jasne, nie zabijaj. Dziś tego nikt nie mówi. I tu jest problem. Straciłem drugą część, Izrael-Palestyna. Ja bym nie otwierał tego. Kto chce z Państwa poczytać, ja napisałem wielki esej. Zdziwiłem się, że Rzeczpospolita mi to opublikowała, bo to rzeczywiście 4 kolumny zajęło. Porównałem Izrael z Palestyną i jednocześnie wyciągnąłem korzenie tego, co robią dzisiaj częściowo Palestyńczycy, częściowo Żydzi, z tego, czego oni się nauczyli w Europie. Żydów wyrzucano. Oni wynieśli pewną kulturę z Europy, dramatyczną kulturę, że albo się bijesz i czyścisz i masz swoje, no to jest przykład Europy, albo nie masz. No i oni to samo stosują, tylko z opóźnieniem. Zupełny dramat, ale ja bym nie chciał
ani jednych, ani drugich uczyć. Zwłaszcza, że jedni i drudzy moim zdaniem wynieśli to z naszej części Europy, bo nawet, proszę Państwa, takie rzeczy jak spory historyczne, tutaj pan Geremek mówił. Proszę Państwa, wydaje mi się, że udało mi się dowieść, że Izraelczycy, którzy się biją z Palestyńczykami na wzgórzu świątynnym, kopiąc coraz głębiej, bo chodzi o to, kto był pierwszy, tak? No to samo robili Francuzi z Niemcami, Polacy z Niemcami. No i tak nie wiemy, kto był pierwszy, bo nie wiemy, kogo wykopaliśmy przecież, nie? Mówiono, że nie wiem, starożytni niech wstaną, zagłosują za nami. Ale zagłosuje, kto wstanie? Czy ten człowiek w Biskupinie, czy w Santoku to był Polak, Niemiec, czy kto? No więc wzywano, ale teraz komisja plebiscytowa była narodowa, tak? I jedni mówili, że oni zagłosują w tę stronę, drudzy w tą. Proszę Państwa, był taki znakomity historyk palestyński. My lekceważymy Palestyńczyków, który był w niewoli rosyjskiej w czasie I wojny światowej, bo był żołnierzem tureckim, nie? Bo musiał być tureckim. I prawdopodobnie gdzieś przebywał wśród Polaków i Niemców, zobaczył te kłótnie polsko-niemieckie i przeniósł je na Palestynę i Izrael. I wrócił do siebie i zaczął mówić, że Palestyńczycy są tam pierwsi, Żydzi mówią, że są pierwsi i teraz kopią tam znów głęboko, pokazując, nigdy się nie, to jest nonsens, Biblia nie jest księgą wieczystą, uczą też mądrzy Izraelczycy, mądrzy Palestyńczycy też. To jest problem w jakiś sposób nierozwiązywalny. Można go chyba tylko w jeden sposób ustatkować. To znaczy wprowadzić siłę okupacyjną, to jest niemożliwe. Tak naprawdę, bo nikt nie wprowadzi siły okupacyjnej na teren Izraela i Palestyny, bo wszyscy się będą bali. Tam już były różne siły okupacyjne i zawsze dostawały w kość. Polacy bardzo chcieli, proszę Państwa, przed wojną przejąć. Niektórzy proponowali, żeby przejąć Palestynę, bo wtedy będziemy tam polskich Żydów wysyłać. Nie wiedzieli tylko tego, co Anglicy doświadczyli, że spotkali się z terrorem i żydowskim, i palestyńskim. Nie? Izraelczycy wynieśli z naszej kultury elementy polityki, które stosują u siebie. Palestyńczycy mają z Polakami strasznie dużo wspólnego i też o tym wiedzą, bo to te narody wygnańcze i tak dalej. Kapitalna zupełnie rzecz. Są tacy, którzy porównują wybitnego pisarza palestyńskiego Kanafaniego z Bolesławem Prusem, no bo obydwaj mówią o tym, że broń ziemi. Nie? No więc broń ziemi to jest najważniejsza rzecz, a jednocześnie politykę kolonizacyjną. No my ją znamy w wydaniu Bismarcka i tak dalej. W tej chwili nie ulega wątpliwości, że od paru dziesięciu lat Izraelczycy to samo robią, że właściwie tak podziurawili Palestynę, że się już tej dwóch państw prawie że nie da stworzyć. Żeby stworzyć, trzeba by wysiedlić Izraelczyków z tych wszystkich kolonii. Tego demokracja izraelska nie wytrzyma. Palestyńczycy pokoju w obecnej wersji nie zaakceptują. No więc jest tylko jedna droga. Siła okupacyjna, która to przytrzyma mocno przez 50 lat, aż oni się nauczą żyć w pokoju. Z kim rozmawiać? Rozmawiać z terrorystami oczywiście, proszę Państwa, bo jak terror jest, to trzeba rozmawiać z terrorystami, nie ma wyjścia. Proszę pamiętać, że Piłsudskiego też cała Europa brała za terrorystę, nie? W końcu napadał na pociągi, nie udawało mu się, nie? Bo to robił tak, spóźniał się na te pociągi i tak dalej, ale myślę, że proszę sobie zajrzeć do, to się nazywa Błąd Siódmego Dnia i to jest w Rzeczypospolitej, to znaczy w weekendowym dodatku, tak, w plusie, minusie, bo to jest tak wielki temat, że ja bym nie chciał go rozwijać. Dotknęliśmy tak wielu tematów, jak tej samej wielości, tą samą wielość tematów Państwo odnajdziecie w książce. Ja
serdecznie zapraszam do lektury. No jeśli są jakieś pytania z sali, to bardzo proszę. Czy można coś dopowiedzieć, żeby nie dosyć nie pozostało? Ja właśnie przeczytałem już fragmenty, nawet wstęp z wiadomości ratuszowych. Panie profesorze, myśmy przyjęli syryjskich uchodźców, nawet dwie rodziny w Skoczowie. Moja rodzina, adwentysty Syryjczyka, chrześcijanina, nawet chrześcijan. Może się już wybudował, bo oni bardzo dobrze zarabiali to 20 lat temu. Także myśmy tutaj na Śląsku Cieszyńskim mieli uchodźców chrześcijan, bo takie uogólnienie tam padło. Po drugie, otóż uchodźcami jest tak, że jak, bo pan tu pisze na stronie tam 565, że gdybyśmy przyjęli 40 tysięcy imigrantów, to skończy się może na 10 tysiącach, ale oni są ludni, więc z pociągną rodziny będzie to 40-50 tysięcy i znajdziemy na nich miejsce. Tak, jest przykład Zaborza. Dwie wsie, dwie gminy, proszę sobie wyobrazić, kilka lat temu, nie wiem czy to 2 czy 3, przyjęły do domu parafia, ksiądz katolicki, pastor pan Mielicki. Dom, pod klucz, kuchnia, wszystko, wyposażenie. Liczna rodzina arabska z Afryki Północnej, nie pamiętam w tej chwili skąd, oni zjadli po miesiącu. Wieś była oburzona, bo oni im wszystko przygotowali, pewnie do Niemiec. W drugiej nastąpiło to samo. Także z tymi uchodźcami przyjęciem będzie różnie, sądzę. I pan dobrze zwrócił uwagę tutaj, że w Europie mieszka 500 milionów ludzi. Kiedyś, jak świat miał uwagi, bo ja jestem demografem, sami uwagi, pisałem o migracjach artykułów w skryptach. No, nie wiem, że pan był kiedyś na sesji w Kazimierzu Ogólnopolskiej, tam ksiądz był redaktorem tego, tej książki, która się ukazała o migracjach. Otóż wtedy co piąty obywatel świata był Europejczykiem, po 2,5 miliona. Potem jak miał 5 miliardów, co dziesiąty. Teraz co 15, i to licząc z Rosji europejską, bo trochę się tam na siebie mieszka na wschodzie, za Uralem. Więc my się staczamy demograficznie. Polska jeszcze bardziej. Także i takie małe sprostowanie, bo ja lubię zadawać pytania, ale ten Bertrand Russell, który był guru warg pokojowych, szczególnie popierany przez Związek Radziecki, zapraszamy. Przecież już 30 lat temu pisał, że on robił co do Rosjan. Kto teraz? Bertrand Russell. Jasne. On ma pieniądze z Rosji. A to jest sympatykiem Stalina w ogóle przede wszystkim. No, tak? To był bilek, ale lata 50-60 wszyscy cytowali nawet wychowanie do pokoju, nasza encyklopedia, Bertrand Russell, Bertrand Russell. Także naiwny, czy jak się tam mówi tam do pożytecznym idiocie, nie, on wykształcony, on dobre rzeczy robił, tak jak Rosjanie popierali marsze pokojowe w Niemczech Zachodnich w okresie wojny w Wietnamie, to było w ich interesie, także, no i teraz miałem, bo bardzo mi się podobał wstęp, chyba pana cytowali w wiadomościach ratuszowych, będę miał do pana pytanie, bo pewnie pan napisał, skoro to jest cudzysłów, kultura zachodnia poza historią nie istnieje. Kryzys myślenia historycznego jest zarazem kryzysem naszej cywilizacji. Nie zapomnieliśmy o przeszłości, jesteśmy nią owładnięci. Ja pewnie też, bo studiowałem historię, jak tak na marginesie, między 72 a 76 rokiem na Uniwersytecie Śląskim przyjęto kilkunastu terrorystów z Alfatach. Oni byli starsi od nas, przyjęto ich na kierunki polityczne, cechowali się tym, bo byli na Europie wieloletni, prawda, studiując, udając, że studiując. I oni słynęli z tego, że jak gotowali w akademiku, to się działo na wszystkich piętrach, bo kuchnia była wspólna, a mieli takie potrawy. Więc ja nie zapominam o Palestyńczykach, odchodzimy jednak od historii krytycznej, zastępując ją pamięcią, by nie rzec pamiętliwością. I teraz mam taką tezę, niech pan się do niej ustosunkuje. Kto nie ma świadomości historycznej, nie ma politycznej. Nie ma politycznej, nie ma klasowej. I nawet głosuje przeciwko swoim interesom. Po prostu wyborach. I my niestety mamy historyków dyspozycyjnych, którzy zależnie z jaką uczelnię reprezentują, to widać, bo ja dużo czytam, może 1000-2000 książek mi zostało na półkach z historii, ale proszę pana, cenzura istnieje współcześnie. Jeżeli historyk, przeciętny nauczyciel, mówię przeciętny, bo taki zresztą historyk średni, nie widzi 3-4 rodzajów cenzury, od autocenzury, już nie pisze, bo mi tego nie publikuje, nie publikuje. Po poprawność polityczną, od cenzury prewencyjnej, sądowej, po recenzentów, którzy nie do druku, ale nawet uznają, że puścić to, proszę pana, na czele to odrzucić, bo ma swoich jakichś doktoratów i w końcu artykuł ukazuje się, że za granicą, bo tam nie ma cenzury. Jeszcze więcej punktów jest poza sobą zagraniczne. Więc czy pan dostrzega zagrożenie dla historyków? Czy pan widzi cenzurę aktualnie?
nie tylko w mediach, bo to oczywiście, że ta redakcja zaprosi tych do programu, tu to opublikują, że to swoje to opublikują, ale na przykład w Rzymu nie. Ja bym sobie to jako, jako hobbysta, niezależny emeryt, hobbysta, widzę zagrożenia dla historyków wręcz dyspozycyjnych, którzy aprobują. Może zacznę tego, od tego końca, bo mi się wydaje, że ale nieważne. No ma pan oczywiście rację. Najbardziej niebezpieczna jest autocenzura, która powoduje, że piszemy tak, żeby było nam wygodnie. Ale tak zawsze było. I zawsze jest grupa takich, która nie idzie stadem. Ja sporo chyba w tej książeczce małej piszę o tej stadnych, o tych owcach, tak? Lisy i owce, lisy, politycy, którzy próbują przechytrzyć gęsi, przepraszam, gęsi, bo im tłumaczą, co mają robić, gęsi idą. Gęś wcale nie musi mieć wykształcenia, może być bardzo wykształcona. My nie umiemy być krytyczni, bo nas polska historia w ciągu ostatnich 200 lat tego nie nauczyła. Dostosowywaliśmy się, bo należało pisać tak, jak było to dopuszczalne, ale z drugiej strony, proszę pana, mamy fenomenalnych intelektualistów, którzy próbowali iść swoją drogą i mamy takich. I ja bym się tą grupą zajął. Nie chciałbym, bo tamtymi to przejdzie historia, nikt o nich nie będzie wiedział. Zajmą się tymi lepszymi, tymi Szujskimi, Bobrzyńskimi, którzy będą własne poglądy wygłaszać i które postulatach będziemy przywoływać w dalszym ciągu, że są ważne. A najprostszy sposób na to, żeby nie cenzurować siebie samego, to jest pisać dla siebie, to jest strasznie trudne. Nie, proszę pana, bo w Polsce media są na tyle szerokie, że jak pan nie da do jednej gazety, to pan da do drugiej. Ja nie jestem związany z żadną gazetą. I oczywiście, jak były przypadki częste, że mi nie przyjmowano, ale nie tylko mi, innym też. Redakcja ma prawo zachować własną linię, ale ja mam prawo wysłać to drugiej gazecie. I jak nie weźmie mi Gazeta Wyborcza, to wyślę do Rzeczpospolitej, a jak nie wyślę nie tu, to jeszcze mogę opublikować część tekstów, które się znajdują w Bitwach o przeszłość. Jest nie przypadkiem po raz pierwszy publikowana po polsku, bo nie znalazłem dla nich wtedy wydawcy. No ale to dzisiaj mogę je opublikować w postaci książki. I nie jest tak źle, proszę pana. Myślę, że są kanały w Polsce o wiele lepsze wbrew pozorom niż gdzie indziej, choć generalnie ja bym powiedział, że ta autocenzura i cenzura politycznej poprawności maleje w ostatnich latach zdecydowanie. I trzeba próbować iść własną drogą. Nie wszyscy pójdą w ten sposób, bo to jest niemożliwe po prostu. Na szczęście ludzie są różni. Nie wiem, ja za artykuł w Gazecie Wyborczej pewnie Niedziela by nie pochwaliła, ale znalazła tam coś takiego, co mnie bardzo pochwaliła właśnie Niedziela, nie? To wiecie państwo, co to jest, za to, że stanęłem bardzo w obronie wolnych niedziel, nie? Bo uważam, że niedziela w kraju każdym powinna być wolna, od handlu także, że ludzie mają prawo do tego, żeby spotkać dzieci, wnuki i nie umawiać się, na którą zmianę jesteś w niedzielę. No i okazuje się, że można, nie? I wobec tego, no tyle bym powiedział, bo więcej nie mogę. Oczywiście, proszę pana, no w telewizji czasami pan nie wystąpi, no bo rzeczywiście ona jest tak spolaryzowana, że jak pana trzy razy tak obetną, że pan widzi, że to nie jest to, co ja powiedziałem, no to pan z niej zrezygnuje, no trzeba umieć, nie? I basta. Russell, chyba nie takie proste. To był jednak człowiek z określonymi przekonaniami,
ważnymi przekonaniami. Moim zdaniem zrobił błąd, nie rozumiejąc, czym jest II wojna światowa. Może podobny błąd popełnił Roman Roland, Francuz, tak? Nie rozumiejąc, czym jest pierwsza wojna światowa. Ale tacy ludzie są potrzebni i Francuzi nie odrzucają go, tak? Ciągle Colabrenion jest uważane za jedną z najlepszych książek francuskich, a ja bym powiedział światowych. No, to jest tak zabawne, tak znakomita historia lokalna. W Cieszynie każdy ją powinien znać, wydaje mi się. I tacy ludzie są potrzebni, po prostu są różni ludzie, jeden świat, tak? Syryjska rodzina, proszę pana, na tym, wie pan, to nie jest takie proste, bo ja też bym najchętniej się oburzył, że kogoś tam przyjęłem, a ktoś mnie tam nie chciał i tak dalej. Ale proszę pana, to polega na braku... W Polsce jest wszystko spontaniczne, a spontaniczność jest ważna, ale nie najważniejsza w działaniu. Ta rodzina syryjska, o której pan mówi, prawdopodobnie miała znajomych albo dalszą część rodziny w Niemczech czy w Szwecji i wywędrowała dalej. Tak jak 100 tysięcy Czeczenów, którzy przybyli do Polski, zostało z nich 10-20 tysięcy, nikt ich nie liczy dokładnie, nie? Bo reszta poszła tam, gdzie są ich pobratymcy. Tak jak myśmy szli do Paryża, proszę pana. Bo Paryż, Londyn to były te centra. Gdybyśmy w określonych miejscach zapytali, kto chce zostać, to taką rodzinę byśmy znaleźli. Tylko że my przyjmujemy tych niewłaściwych. To jest zresztą przyczynek do europejskiej polityki migracyjnej. Dlatego, że trzeba te rodziny, które idą z Syrii i mają w Danii czy gdzie indziej krewnych, puścić tam, a tu zostawić tych, co chcą tutaj. Tu jest bardzo ciekawa rzecz taka, której nie dostrzegamy. Pan też nie dostrzega. Z jednej strony w Danii jest taki rzeczywiście ruch antyimigrancki dość silny, ale ta Dania próbuje jednocześnie integrować bardzo silnie i jednocześnie ta Dania skazuje ludzi, urzędników państwowych, którzy nie wykonują konstytucyjnych obowiązków. I wiceminister, myślę, że spraw wewnętrznych, pani zresztą, kobieta, została skazana prawomocnym wyrokiem za to, że rozdzieliła rodzinę. Więc jednak prawo ponad wszystkim. Jak już nie mamy czego innego, jak zniszczymy prawo, to zostaną zgliszcza. I Polska jest tego w ostatnich latach wielkim przykładem. Nie niszczmy prawa, bo nic nam nie zostanie. Prawo boskie to trochę mało, a poza tym nikt go nie przestrzega. Przykład drugi, proszę państwa, z Włoch. Mamy tam panią Meloni, tak? Blisko mentalnie braciom Kaczyńskim. Ale jednocześnie mamy wyrok sądowy, prawomocny, dla kapitana statku, który odmówił przyjęcia na pokład uchodźców. Czyli jasno sąd stwierdził, nie można w morzu zostawić człowieka, tak? Oczywiście wyroki będą różne, ale drugi kapitan statku włoskiego już pomyśli, dobra, czy wziąć, czy nie wziąć? To już lepiej mieć kłopoty w porcie, niż nie wziąć. I proszę państwa, to jest to. My uczymy bezkarności. I to uczymy bezkarności od samej góry, bo ryba się jednak od góry psuje do dołu i ta polska ryba jest zepsuta upiornie. Proszę bardzo, jeszcze kolejne pytania, jeśli są. Uwagi, pytania. Może dowcip, co łączy Szczecin z Cieszynem. Bo 20 lat temu, kiedy był festiwal Viva il Canto, jedna pani miała wystąpić z Wiednia. I sobie zamawiała bilet kolejowy. I tak, nie wiem, jak ona wymówiła na nazwę Cieszyn, czy przez kogoś zamawiała, że po 6 godzinach, 5 lat, na około kilkunastu godzinach sypialny w Szczecinie. Bo po prostu obcokrajowcy, czy Francuzi, czy Niemcy, i po prostu opóźniono jej występ, bo tam nikt na nią nie czekał, ona dzwoni, dlaczego nie ma taksówki, a okazało się, że musiała wrócić po prostu pociągiem do Cieszyna, przez też przesiadką, bo tam
wcześniej pan przez Wrocław, a wysiadłam w Boguminie, czy w Czeskim Cieszynie, taksówka by go zabrała na występ. Tak? Miałem studentkę w Poznaniu, proszę pana, która uczyła się polskiego, potem też tłumaczyła mnie, która chodziła po Poznaniu zachwycana, że my tak wszędzie pomagamy Czeczenom. Rzeczywiście pomagaliśmy stosunkowo mocno na tle innych i się wcale nie baliśmy muzułmanów wtedy jakoś dziwnie, nie? Bo każde, nie wiem czy tu też, czyszczalnia odzieży. No dla tej Angielki, która jeszcze była bardzo słaba w polskim, czy, to znaczyło Czeczeni, nie? I ona mówi, u was wszędzie są ośrodki przyjmowania Czeczenów, nie? No więc, no czasami języki takie są zabawne. I tak od bitwy o przeszłość doszliśmy do bitwy o przyszłość i teraźniejszość. Jeszcze raz zachęcam do... W polityce zasadą jest kompromis, w tożsamości jest bicie, czyli z jednej strony możemy się bić, ale w polityce musimy szukać kompromisu, bo inaczej się wymordujemy. Chcemy się wymordować, chcemy, żeby nasze dzieci były bite na ulicy? Nie. Wobec czego bronimy się, bo sprawy tożsamościowe to są zawsze jak pazury, tak jak wygońmy z legowiska psa. On się nie da wygonić, bo on to jest jego legowisko, tak? Wobec czego tożsamości brońmy? Obrona tożsamości to jest też szukanie tożsamości. Przecież, nie? Bo gdzie się kształtuje tożsamość? W wyniku zderzenia z czymś innym. Czyli ja przyjadę do Cieszyna i ja wyjadę stąd innym człowiekiem. Bo ja tu poznałem całą gamę nowych problemów, dzięki którym jestem mądrzejszy. Nigdy nie będę mądry do końca, bo to jest niemożliwe. I to polityka historyczna, myślę, że to są... nie wiem, czy... Polityki historyczne po pierwsze mogą być różne, bo może być inna kościelna, inna państwowa i tak dalej, i tak dalej. Ja nie widzę w tym nic złego. Państwo ma prawo prowadzić politykę historyczną, uważam jednoznacznie. Tylko polityka historyczna nie może być nastawiona na to, żeby dezawuować wrogów, tylko wyciągać to, co jest pozytywne. Bo tylko pozytywnym się to buduje tożsamość tak naprawdę. I wobec tego możemy z tej polskiej historii, moim zdaniem zupełnie niezwykłe, i to jest kapitalne, jak w tej chwili, proszę państwa, na Zachodzie, czytam różne takie periodyki i podziwiają polską tolerancję i tak dalej, a my o tym wszystkim zapominamy, nie? Jakby w ogóle jej nie było, nie? Bo tylko widzimy to, co złe. Więc ja myślę, że państwo w edukacji ma prawo wyciągać te pozytywne elementy. Konstytucja 3 maja i tak dalej. Możemy dyskutować o różnych sprawach, ale w polityce musimy znaleźć kompromis, no bo nie ma rady. No jak, proszę państwa, sąsiada nie zmienimy. Zwłaszcza jeśli jest to sąsiad taki jak od 1000 lat. No to co, wysiedlimy? No to Hitler miał na to rozwiązania. No wiemy, co to kosztowało, więc nie proponuję tego. Musimy się po prostu układać. Wszędzie musimy się układać. No mój Boże, no w domu, w szkole, gdzie nie, no to nie ma innego wyjścia, nie? Nie powinno się cenzurować i przeliczać faktów historycznych. Na przykład ta książka o deportacjach, czyli wywózkach Grzech w Rosji, mogła się dopiero ukazać w wojnie w 89 roku, w okresie okrągłego stołu. Tak. Tak samo jak o Katyniu nie wolno było mówić. Tak. Na przykład ja sądziłem, że bajką jest opowiadanie, że żołnierz polski pierwszy nad Reichstagiem flagę zawiesił, że to nieprawda. Rosjanie stwierdzili, że może żołnierz radziecki. I mówiono mi już w latach 60. jako dziecku, bo to słyszałem od kogoś, od dorosłych sąsiadów,
że Rosjanin zastrzelił tego Polaka, który zawiesił polską flagę. Ja w to nie wierzyłem, to pewnie sobie wymyślili. I nagle czytam w pracy profesora Nicieli, rektora Uniwersytetu Opolskiego, który napisał 35 czy więcej książek, kilkanaście mam na półce, mój starszy troszeczkę kolega, i nagle czytam w Kresowej Atlantydzie, że jest ten fakt napisany, że rzeczywiście żołnierz polski został zastrzelony przez, no to chyba profesor Nicieli, jako historyk, nie kłamie. I mógł to już w latach po 2000 roku opublikować. Czyli polityka historyczna powinna być w interesie narodu i państwa. No tak, ale co z tego wynika? No, bo nie była. Nawet komuniści swoich cenzurowali, na przykład profesor Turejski, zapis pierwszej dekady. Wydrukowana książka została wycofana z księgarni i położona na kilka lat na półce, co było w moim interesie, po to ją przeceniła. No ale to jest oczywiste, że komuniści cenzurowali, proszę pana, więc nie wiem, co tutaj jest szczególnie. No proszę pana, nie można porównywać. Dużo napisałem w życiu, nigdy nie cenzurowałem siebie, choć przyjmowałem cycerońską zasadę, którą przyjął też święty Augustyn, że pierw pochwal, potem zgań. Czyli zanim przystępujesz do ganienia, wtedy pochwal wpierw. Wydobądź to, co najważniejsze. I jakoś, proszę pana, nie mam wielkich kłopotów, więc nie można chyba tych dwóch rzeczy porównywać, nie? Bo to by było zrównanie komunistycznej cenzury z tym, co mamy dzisiaj. Dzisiaj zależy ona przede wszystkim od nas, nie? Bardzo często, proszę pana, koledzy, którzy bardzo źle piszą po prostu, napiszą do Gazety Wyborczej czy do Rzeczpospolitej, no marzą, żeby opublikować, napiszą źle po prostu. No jak im nie przyjmą tekstu, do czego mają prawo. Ale jest walka o podręczniki historii. Co ciekawe, ci sami autorzy, którzy do 90 roku pisali podręczniki z historii, szczególnie najnowszy, współczesny, nagle się przystosowali i napisali zupełnie inaczej już w latach 90. To było słynne w PZWS-ie, który napisał podręczniki z Gminy Zbieram. Także nie wiem, czy pan wie, że na Zaolziu w podręcznikach w języku polskim wydawanych w Czechosłowacji dla polskich szkół nie było napisane, że cały obszar II Rzeczpospolitej zajął Wehrmacht. Nie, że połowę Rosjan, prawda? Nawet większą obszarem część. Moi wujkowie to nie wiedzieli. Ja im uświadamiałem, starszych ludzi ode mnie o 30 lat, że przecież połowę Polski musiał Związek Radziecki. Moim problemem tak dzisiaj walka o podręczniki wyraża się tym, że pod pretekstem kilku zdań o, nawet nie o aborcji, utrącono podręcznik Gorzkowskiego. Czyli dotyczy to może nie pana, ale tych, którzy piszą o historii najnowszej i współczesnej. Trudno mi się tu wypowiedzieć do końca, dlatego że ja w życiu nie przeczytałem ani jednego podręcznika. Uważam, że w szkole nie czytałem, bo były... Ojciec się śmiał, jak czytałem, nie? No to po co miałem czytać? Wolałem czytać takie rzeczy, które były w jego bibliotece, no nie wiem, z Krakowa, czy z Poznania, czy z innej. Czytałem Szujskiego, Bobrzyńskiego i tak dalej, tak? Których już tu wymieniłem. Czytałem naiwnie ich, ale jednak znajdowałem u nich pewną mądrość. Na studiach nie miałem problemów z przyjęciem, jak mnie przyjmowali. Na pewno człowiek, który był w PZPR-ze, jestem prawie pewien, powiedziałem mu coś tam o Bobrzyńskim, coś tam o Szujskim, coś o szkole krakowskiej, warszawskiej. Otworzył tak oczy i powiedział, pan to czytał? Tak, no to pan niech już jest przyjęty, nie? I na tym się skończyło, nie? Więc trzeba próbować iść własną drogą, a cenzura jest, podręcznikowa jest wszędzie, proszę pana. To, co wyprawiają Francuzi w podręcznikach szkolnych, to daleko przechodzą cenzurę polską. Zwłaszcza w sprawach kolonialnych. Co chwilę są postulaty, żeby w podręcznikach nie pisać źle o kolonizacji, bo przecież myśmy nieśli do Afryki kulturę, nie? No więc, że kulturę różną, to już się nie dodawało. No ale to na tym polega. W Izraelu jest potężny ruch tak zwanych historyków krytycznych, którzy krzyczą i krzyczą, że cała historia Izraela po 1948 roku jest zakłamana właściwie. I im bardziej krzyczą, tym podręczniki mówią, że właśnie tak jest. Odwrotnie niż oni mówią, nie? Bo podręczniki
mają to do siebie, że próbują narzucić sposób widzenia. Myślę, że w każdym, nie jestem pewien do końca, ale taki krytyczne spojrzenie. Dawniej myślałem, że Anglicy są od tego wolni, ale odkąd byłem w Londynie dłużej, to też się przekonałem, że nie. Do niektórych książek odwracają się. Jest taka znakomita, krytyczna historia Anglii, humorystyczna, która Anglików oburza. 1066 and all that. To jest takie spojrzenie na historię Anglii przez pryzmat tych stereotypów podręcznikowych. I ja myślę, w podręcznikach są wszędzie stereotypy i mądry nauczyciel, i tu jest kluczowa rzecz, trzeba stworzyć tyle luzu mądremu nauczycielowi, żeby on akceptował tych uczniów, a nawet pomagał tym uczniom, którzy nie czytają podręczników, tylko sobie wezmą Rożkowskiego, ale i jakiegoś komunistę czy innego, bo komunistów czasami też warto czytać, nie? Przecież. I oczywiście poza jakimiś takimi maczugowcami, nie? Bo to betonowcami, można się też czegoś dowiedzieć ciekawego. I myślę, że po prostu podręczniki, ja dlatego nigdy podręczników nie czytałem, nigdy naprawdę, i bardzo zalecam. Jeszcze w mojej, ja nie wiem, czy to było przedwojenne, cała grupa profesorów, która mnie uczyła, mówiła, żeby podręczników nie czytać, nie? Że to jest zbrodnia, żeby uczeń czytał podręcznik, czy student, nie? Że to podręcznik to jest w szkole, ale szkolnego też właśnie nie czytałem i mam taką awersję do podręczników. No czasami w nie popatrzę, no to się uśmiechnę, ale wiem, że to jest walka wszędzie. I wie pan, nie chcę walczyć z wiatrakami, czyli walczyć z podręcznikami. Przyjąłem taką zasadę, że wolę się wypowiadać pozytywnie, czyli nie krytykuj, tylko pisz swoje. I myślę, że takim pisaniem swojego o wiele więcej zyskujemy. Nie? I książka Wygnańcy, o której tutaj pan Geremek powiedział, miała kilka wydań niemieckich, w tej chwili jest przygotowywane po latach, wydanie francuskie, nie wiem dlaczego, ale gdzieś to chwyciło, ale wydania kolejnego polskiego nie ma, bo PIF został przejęty przez państwo, nie? A jakie państwo to było, czyli dawniej najlepsze wydawnictwo polskie, nie? Ale ono upadło. No upadło dokładnie, tylko że przejęte zostało przez określone państwo, które narzuciło mu swoją linię wydawniczą, wobec czego tylko jedno chce, teraz pewnie będzie chciało tylko drugie. Proszę państwa, trzeba swoje robić. No, czy musimy mieć kolejne wydanie polskie? No może lepiej mieć francuskie, nie? Ja mogę tylko dodać, że te komisje podręcznikowe są bardzo ważne, bo na przykład w Niemczech Zachodnich dopiero w 1974 roku na zasadzie tych negocjacji takich polsko-niemieckich zrezygnowano z tej bajki o Irokezach, czyli o tym, że państwo polskie upadło, więc teraz biorę trzeba by zrobić. Więc to jest takie niedawno młody Polak, licealista wygrał proces z państwem francuskim o przypisywanie jakby współpractwa Holokaustu Polakom. Więc to. To się dzieje, to ciągle te podręczniki wywołują jakieś takie kontrowersje, a wyrzucenie Hitu, który jest dosyć dobry, ale tam było kilka uwag, które ujawniały poglądy profesora, zresztą bardzo chyba zasłużonego, prawda? Tak, nawet oczywiście. Mimo radykalizującego się z wiekiem, ale no tak bywa, proszę państwa, nie? Pytań... Dokładnie, nie? To... Ja kiedyś powiedziałem na pierwszym zjeździe chyba muzealników w Łodzi, tak, parę lat temu, że muzea są lepiszczem, nie? Czyli lepią tożsamości różne, nie? Bo muszą pokazać je, a jednocześnie po prostu pokazać różną narrację różnych grup zawodowych, bo proszę państwa, grupy zawodowe mają własną narrację, grupy narodowe mają własną narrację. I dla mnie jest strasznie ważne, żeby ktoś, kto pójdzie do muzeum,
zobaczył różne narracje, żeby się zastanowił, czemu ci tak myślą, a czemu ci inaczej. I tu rola muzealnika jest moim zdaniem absolutnie kapitalna, zwłaszcza wobec, co profesor Bomian tak podnosi. Ja może bym aż tak nie przesadzał, bo on mówi, że muzea zastąpią kościoły. Ale to jest nie do końca prawda, bo muzea są łatwiejsze, bo muzea pokazują przeszłość, nie? A Kościół mówi, co należy dzisiaj robić. Przynajmniej powinien tak mówić, nie? A o przeszłości jest zawsze łatwo dyskutować. To znaczy łatwiej, nie? Bo można na Górze Świętej Anny lub innej górze z kim innym się pojednać odnośnie tego, co się działo 70 lat temu, ale już odnośnie tego, co dzieje się dzisiaj, ustalić pewne rzeczy jest trudniej, nie? I muzea to taka forma mądrej terapii. W pewnym sensie małżeńskiej, bo wszyscy się kłócą, tak? I idą do tej sali rzymskiej, oglądają różne wizje różnych i sobie wracają do domu. Jest część takich, którzy powiedzą, że ta druga wizja jest idiotyczna, ale część jest takich i spora, naprawdę spora. Ja to spotykam na okrągło, że wyjdą z siebie i spojrzą na drugiego człowieka z jego własnej perspektywy, nie? To jest zresztą zadanie historyka tak naprawdę, proszę Państwa. Wyjść z siebie, z tej skóry polskiej i tak dalej, co nie znaczy, że od razu mamy się nie zgadzać z wszystkim, w żadnym wypadku. Wyjść i spojrzeć na sąsiada jego własnymi oczami. I wtedy, proszę Państwa, pewne rzeczy się wyjaśniają. I to jest chyba ta rola muzeów. Świątyń narodowych to już nie będzie, mam nadzieję. Natomiast mądrego myślenia i pokazywania. Ja kiedyś bardzo wojowałem, przez krótki moment, proszę Państwa, chciałem, że jak pani Steinbach wystąpiła z tym Centrum Przeciw Wypędzeniom, to się chyba mówiło, to chciałem, żeby takie muzeum powstało nie w Berlinie, tylko na moście na Odrze i żeby Niemcy musieli, żeby to muzeum było tak, że każdy musi obejrzeć dwie czy trzy wersje historii. Bo to o to tak naprawdę chodzi. Oczywiście odrzucono to, Polacy zbudowali swoje, notabene dużo lepsze, Niemcy zbudowali swoje, wcale niezłe w tej chwili w Berlinie. No i na tym się skończyło, no ale ciągle nie umiemy, proszę Państwa. Francuzi z Niemcami zbudowali wspólne Muzeum I Wojny Światowej. Udało im się po tylu latach. Ale może tu jest jeszcze za krótko od II wojny światowej, że my tego nie potrafiliśmy, a może jednak jeszcze jedno, że ciągle jednak ten Zachód patrzy na Europę Środkowo-Wschodnią, myślę polityczny przede wszystkim, z góry troszeczkę. Ale to minie, proszę Państwa, tylko się trzeba o to starać i starać się tak, żeby nie być postawionym w sytuacji 27:1. Czyli trzeba umieć budować koalicje, trzeba umieć wykładać własne poglądy, jednocześnie rozumiejąc kogo innego. I ja myślę, że to jest główne zadanie muzeów, nie? Żeby nie tylko lokalną historię pokazać, tylko różne wersje historii, a jednocześnie muzealnik powinien powiedzieć, dlaczego tak jest. Dlaczego Czech tak myśli, Polak tak myśli, Niemiec tak myśli. I to, co Amos Oz kiedyś napisał, myśmy o tym mówili, jadąc do Karwina, tak? Czy Karwiny? Do Karwiny. Mówiliśmy o tym, że mamy prawo do różnych wizji po prostu, tak? Amos Oz w swojej pierwszej książce napisał, moim zdaniem, rzecz kapitalną, nikt dzisiaj w Izraelu jej nie uzna, że Palestyńczyk i Izraelczyk mówią o tych samych rzeczach, mówią co innego i obydwaj mówią prawdę. No i to jest to. Niech pan podkreśla w Szczecinie, że był pan w powiecie cieszyńskim, gdzie jest najwięcej prywatnych i rodzinnych muzeów.
ponad 20 kilka już było. Zauważyłem to. Tak. Od Muzeum Kukulczki, Muzeum w Trójwsi, w Skoczowie, wszędzie. Czy to jest Muzeum Motocykli, czy to jest Muzeum, pojedyncze osoby to muzeum tworzyły. Czy to jest w Ochawach Muzeum, jakby dekad Polski Ludowej, po prostu chłopi, tak jak Muzeum Julii Gajdzicy, rodzina, potomkowie. Teraz być może jest 30, bo ja się liczyłem 20 kilka, już kilkanaście lat temu były takie zjazdy o małych muzeach. Także my tu mamy nasycenie małymi muzeami, co nie wszyscy cieszeniacy doceniają. Często nie byli w Muzeum Kukulczki, nie byli w Muzeum Czwartego Pułku. Gdyby nie jedna osoba nie dała prywatnego terenu, piwnicy i tego, co jest na parterze, to by tego muzeum nie było. I czasami, no, ja mówię, będzie noc muzeum, nie wiem, czy pan zostanie, tutaj będzie widział te niektóre muzea. Tak, tak, oczywiście. Ja jeżdżę od tygodnia tutaj cały czas. Proszę pana, ma pan rację, tylko jest jedna rzecz, która dzieli Śląsk Cieszyński od Pomorza Zachodniego, czy właściwie od całych tak zwanych ziem odzyskanych, tak? Aktywność obywatelska. Ona tu jest niesamowita. Była i jest, bo jest nawiązanie, a tam jej nie ma wcale. W Poznaniu, proszę pana, o muzeum będzie się biło 100 osób i tak, że prezydent uzna. Będzie się też te 100 osób biło o drzewo, które mamy wyciąć, a w Szczecinie wytną drzewo i ludzie tam, 5 ludzi się zbuntuje, ale to nie ma przełożenia. Myślałem, że we Wrocławiu jest lepiej, mówiliśmy, no ale robił ze mną wywiad właśnie długi wrocławianin, który niedługo wyda książkę na temat ziem, się to chyba nazywa, niedopolskich. I on mówi, że we Wrocławiu jest to samo. To, co ja jeszcze niedawno, dawno nie byłem we Wrocławiu, teraz pojadę, chwaliłem, bo mi się wydawało, że ta właśnie obywatelskość we Wrocławiu jest silna. On mówi, że to nic nie ma tam już z tego, że to upadło. Nie? Szczecinianie nie chcieli przyjąć pomnika, który bardzo sobie bym życzył jako symbol taki nowy Szczecina na miejscu Sedyny, Tobołek. No bo to jest kultura Tobołka, to jest Szczecin, nie? W 1945 roku. Szczecinianie nie chcieli, wyrzucili Tobołek. Przyjął to Wrocław. Zrobił fontanny, posadził to gdzieś tam, nie wiem gdzie, pan może lepiej wie, ładny pomnik wybudował Tobołkowi. Okazuje się, że Tobołka już nie ma, bo go wyrzucili, bo deweloperzy zdobyli tam jakieś grunty i Tobołek trafił do piwnicy, do muzeum. No to jest Polska i tej Polski musimy po prostu bronić wszędzie, bo przecież co w Krakowie się dzieje z deweloperką dziką, co w Warszawie, no to co mamy powiedzieć gdzie indziej? No po prostu musimy się o tą Polskę bić, żeby ona była normalna. I to tyle. Profesor Zalewa się przewracał drogę, jako prezydent Szczecina i to piękne jego wspomnienia. Pewnie tak. Jest jeszcze jedna rzecz, która różnicuje Szczecin i Cieszyn. Znaczy w Szczecinie mówi się najczystszym polskim, bardziej jeszcze niż we Wrocławiu, gdzie jest ta dominanta kresowa, prawda? To jest z tego, co czytałem wypowiedzi językoznawców. No tak się mówi, a tak? Nie się mówi po naszemu, no. Tak, aczkolwiek ja tego nie słyszę za często, a mi to zaciąganie troszeczkę śląskie mi się strasznie podoba, tak? Bo ja jednak wyrosłem w czasach, kiedy tą Gwarę Wielkopolską niszczono, więc bardzo lubię ją, nie? I mi się to strasznie podoba. Ja czasami lubię też taką, nie znam jej z domu, bo dom był inteligencki i właściwie nieznana była, ale lubię tak to podkreślić i czasami bardzo lubię tu w Cieszynie tego słuchać. No i w Cieszynie są na pewno generalnie bardziej przyjaźni ludzie. Nie wiem, z czego to wynika. Niech mi pan powie albo państwo, nie? Bo to czy się wejdzie do sklepu, czy do muzeum, wszyscy się uśmiechają, a na ziemiach zachodnich coraz więcej uśmiechów widać, ale mi ciągle jeszcze bardzo brakuje ich. Nie wiem, na czym to polega, ale widocznie tam jest ciągle ludzie się ze sobą nie pogodzili, bo człowiek uśmiechnięty to znaczy pogodzony ze sobą. A widocznie tam, na tych gruzowiskach, ciągle muszą ze sobą bić się. Tu się też biją władze, ale nie przekłada się to na panią ze sklepu, z muzeum czy z czego innego. Czy to nie jest słuszne spostrzeżenie, czy... To być może dlatego, że wszyscy jakoś tam idą na piwo, tę tradycję chodzenia
wieczorem. Problem polega na tym, zaraz że, idziemy, więc... tak, że Cieszynianie nie piją piwa. Nie, piją. Jak piją, jak tak? Ja myślę, że to jest koniecznie. Tak. Dobrze, musimy już kończyć i właśnie idziemy na piwo, bo trzeba już zasiąść w prywatnej gronie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panu Profesorowi. Jeszcze raz polecam książkę, a też tą wcześniejszą Pomeranikę. Tam niektóre artykuły są bardzo specjalistyczne, ale niektóre są bardzo fajnie opowiadają o Pomorzu Zachodnim, które w jakiś tam sposób, tak jak mówiłem żartobliwie, Pan Profesor przyłączył do Polski. Kłaniam się. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję.